Nashville w stanie Tennessee. Oto jesteśmy. Patrz na ten billboard. Rany koguta, Killer Bees. W Grand Ole Opry. Jedziemy z Diggerem spotkać się z Killer Beesem. To nasz najlepszy handlarz. Dużo przeszedł, żeby pokazać, że umie pędzić bimber. Uważamy, że chwilowo może mnie zastąpić. Robić te rzeczy, którymi ja się zajmowałem. Grand Ole Opry, to tutaj. Ma tu występ. Wie, że przyjeżdżamy, ale nie wie dlaczego. Jeśli się zgodzi, jakoś damy radę. Chciałbym, żeby powiedział tak, ale ma wiele powodów, żeby powiedzieć nie. Jeśli odmówi, skończą mi się możliwości. Nazywam się Killer Bees. Jesteście fantastyczni. Od tyłu jest równie śmieszny, co od przodu. Proszę, dzięki. Cześć. Ja cię kręcę. Nic nie widzę, stary. Naprawdę, nie chcę zostawiać Diggera, gdy tak dobrze zaczyna nam się układać. Wejdźcie. Dlatego chciałbym, żeby Killer Bees przejął ode mnie pałeczkę. Co u was, chłopaki? Przejdziemy do rzeczy. Mark chce się wycofać. Muszę sobie zrobić przerwę na jakiś czas. Nie wycofuję się z tego interesu, ale muszę chwilę odpocząć. Gdyby nie wszystko, co dzieje się teraz na naszą korzyść, pewnie też bym odpuścił. Opracowaliśmy niesamowity bimber z trzech słodów. Serio? Kiedy powiedziałem Diggerowi o tym, co zamierzam, postanowiliśmy znaleźć zastępstwo. Obaj wskazaliśmy na ciebie. Jest pewien haczyk. Pewien gość przyczepił się do nas jak rzep do psiego ogona. Dlatego musimy zachować ostrożność. Nie jestem w stanie zastąpić Marka. Chyba nikt nie jest w stanie, ale ktoś musi przejąć pałeczkę. Zostałbyś wspólnikiem. Propozycja Marka i Diggera jest intrygująca. Z jednej strony chcę zrobić wszystko, żeby im pomóc. Do tego mógłbym zostać wspólnikiem. To spełnienie marzeń. Chcę powiedzieć pewnie, że tak. Ale kariera dobrze mi się układa. Pracowałem na to 41 lat. Rozumiemy, że to niełatwa decyzja dla Killer Beesa. Ma dużo do stracenia, ale może też dużo zyskać. Powiem szczerze, nie jestem gotowy się zgodzić w tej chwili. To poważna sprawa. Życiowa decyzja. Nie chcę na ciebie naciskać, ale twoja odpowiedź albo popchnie nas do przodu, albo zakończy naszą działalność. Cholera.